W cyklu filmów Księga Kłamstw tym razem poruszony zostanie problem autorstwa czwartej Ewangelii, bo w takiej kolejności spotykamy ją w większości Nowego Testamentu. Owym problemem jest, czy autorem jest apostoł Jan, czy ktoś inny. Ponieważ są dwa przeciwstawne fronty, za i przeciw autorstwu apostoła Jana, wobec tego, które z przekonań może nie być prawdziwe. Aby przedstawić w miarę obiektywnie, poruszę niektóre argumenty obu stron. Na początek zasygnalizuję istniejące zagrożenie podczas początkowego redagowania Nowego Testamentu aż po dziś. Tą niesprzyjającą strategią prawdzie jest erystyka, w tym przypadku dotycząca wspomnianej Ewangelii. Zatem przypomnijmy, czym jest erystyka. Natomiast spór erystyczny to jest spór, jak Kotarbiński znowu to nazywał, wojowniczy. Tam nie chodzi o to, żeby dojść do prawdy, tylko do tego, żeby podstawić nogę przeciwnikowi, tak żeby on się wywrócił. Żeby wykazało, żeby się pokazało, że moje jest na wierzchu. Nieważne, jaka jest prawda, ważne jest to, żeby moje zdanie zwyciężyło. I tutaj mamy przykład wiara i rozum. Chrześcijaństwo oparte na wierze i nauka oparta na rozumie. Jest ten rozdźwięk, jest ten konflikt. Coś trzeba robić. Więc do roboty. Polemizował będę za pomocą materiałów zaczerpniętych z środków masowego przekazu przeciw tym wszystkim wierzącym, którzy wierzą w autorstwo czwartej Ewangelii napisanej przez apostoła Jana. Na rzecznika zaocznie wybrałem. Dzisiaj chciałbym się bardzo jedną krótką rzeczą podzielić, którą jestem przekonany, że mi Duch Święty położył na sercu. W Ewangelii Jana sądzę, że ma to znaczenie ogromne. Odpowiedzieć sobie na pytanie, kto jest jej autorem. Oczywiście, bo gdyby pisał ktoś inny, traciłby certyfikat rzetelnego historyka, a byłby traktowany jako fejdłapa, tym samym jego Ewangelia zdegradowana byłaby z listy kanonicznych do roli apokryfów. Wobec tego przyjrzyjmy się kryteriom. Gdy zadecydowało o tym, że takie, a nie inne księgi znalazły się w kanonie Pisma Świętego. A więc po pierwsze, źródłem informacji musiał być apostoł, żeby dana księga znalazła się w Nowym Testamencie. Albo bezpośrednio, albo pośrednio, w przypadku Łukasza czy Marka. Natomiast te tak zwane gnostyckie Ewangelie nie spełniały tych kryteriów, ponieważ po pierwsze, były one fałszywie podpisane. Napisały je inne osoby, gnostycy, którzy podpisali je fałszywie. Podpisali je imionami apostołów, żeby dodać im autorytetu, żeby one były czytane. A więc podpisali je fałszywie. Także stąd nazywamy je pseudoepigrafami. A oto opinia o autorze. W której autor z jednej strony jasno i precyzyjnie się identyfikuje, tak? Autor tej Ewangelii jest jasno pokazany. Proszę bardzo, to jest autor. A z drugiej strony ten jasno pokazany autor się radykalnie kamufluje. Dlaczego autor się ukrywa? Oto niektóre przyczyny ostatnich czasów, dla których ukrywali się autorzy. Francuska pisarka ukrywała się, ponieważ była kobietą, a wydawcy nie przepadali za piszącymi kobietami. Powodem krycia Marii Konopnickiej było najprawdopodobniej niepewność autorki, jak będzie odbierana przez społeczeństwo jej twórczość. Aleksander Głowacki pod pseudonimem Bolesława Prusa wyrażał swą skromność. Z kolei Krzysztof Baczyński żył w okresie okupacji niemieckiej, co groziło śmiercią. A artysta o pseudonimie Banksy malował na cudzej własności bez zgody właścicieli, a groziło to karalnym pozwem.
Echerman, powołując się na apologetów na rzecz apostolstwa Jana, pisze: jedną z problematycznych cech Ewangelii Jana jest to, że w tekście ani razu nie pojawia się imię autora. Badacze, którzy twierdzą, że napisał Ewangelię, uważają, że nie wspomniał o sobie przez skromność. Nie może być tak, że się nie ukrywał, a zarazem się ukrywał. Wikipedia, wskazując na współczesnych badaczy, poddaje w wątpliwość przekazu tradycji. Mimo tego posłuchajmy argumentów na rzecz ewangelisty Jana Apostoła. Okay, jeżeli sobie razem ze mną otworzycie Ewangelię Jana, 21 rozdział, tam mamy takie zdania, które nam mówią o autorstwie tej Ewangelii. A zatem mamy zidentyfikowaną osobę, która została nazwana uczniem, którego Jezus miłował. Interesuje nas w tym momencie 24 werset. 24 werset nam mówi, to jest ten uczeń, który świadczy o tym wszystkim, co mamy zapisane w tej Ewangelii i który to napisał, czyli tą Ewangelię. A wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. W tej Ewangelii mamy jasno pokazanego autora. Autorem jest, jeszcze raz powtórzę, uczeń, którego Jezus miłował. I co do tego nie ma żadnej dyskusji i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No, że autorem tej Ewangelii jest Jan. Bez większych dyskusji na ten temat. Nie pozwólmy sobie zatykać ust. I dyskusja będzie co do szczegółów. Po drugie, widzimy, że autor tej Ewangelii, uczeń, którego Jezus miłował, bardzo bliski Jezusowi, przedstawia w całej tej Ewangelii niezwykle osobiste wspomnienia, których charakterystyczną cechą jest, że podaje szczegóły, które tylko naoczny świadek, zresztą on później mówi, że jest naocznym świadkiem tych rzeczy, o których mówi. Echerman w swym opracowaniu pisze: większość współczesnych badaczy nie uważa, aby te fragmenty świadczyły, że to ów umiłowany uczeń napisał Ewangelię. Ponieważ werset 35, 19 rozdziału podważa poprzedni, o czym omówię w zestawieniu. Zrobię tu zestawienie dwóch wersetów, które sobie przeczą. Ci, którzy bronią autorstwa apostoła Jana, trzymają się sztywną frazy: on je opisał. Natomiast przeciwstawna jest w 19 rozdziale, gdzie ten sam uczeń zaświadczył mówieniem. Aby usunąć tą sprzeczność, można zinterpretować, że opis polegał na zaświadczeniu słowem mówionym. Jeśli chodzi o wypowiedź Jezusa, że miłował ucznia, to nie dowodzi, że był to jakiś jeden wyjątkowy uczeń, ponieważ Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Natomiast w rozdziale 13 jest oświadczenie Jezusa: umiłowawszy swoich, ich umiłował, czyli co najmniej 12. Kiedy jednak kierował do pojedynczego ucznia, którego miłował, który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi, to jeszcze nie świadczy, że ten, który w czasie uczty spoczywał na jego piersi, że to był właśnie ewangelista Jan. A co mają do powiedzenia wczesnochrześcijańscy pisarze? Ireneusz z Lyonu pisze tak. I teraz pojawia się ostatnie zdanie. Następnie po nich wszystkich Jan, uczeń Pana, który też spoczywał na jego piersi, opublikował Ewangelię podczas swojego pobytu w Efezie w Azji Mniejszej. To jest Ireneusz z Lyonu, to jest jego świadectwo. Adversus Hereses. Tą informację potwierdzają także papiasz. Nie do końca jest to prawdą, jakoby papiasz potwierdzał, że
Autorem czwartej Ewangelii jest apostoł Jan. W internetowych źródłach czytamy, co prawda Ireneusz Leonu nazywa papiasza uczniem Jana i słuchaczem apostołów, ale z drugiej strony Eusebiusz Cezarei w historii Kościoła wypowiada się za ziom papiaszu. Jednocześnie powątpiewał w jego związek ze świętym Janem, gdyż sam papiasz pisał o sobie jako słuchaczu prezbitera Jana. Nieco wcześniej wymienia prawdopodobnie innego Jana jako jednego z apostołów i odróżniając go od prezbiterów, którzy uczą o słowach apostołów. Opierając się na wypowiedzi papiasza, niektórzy sądzą, że wymieniony przez niego Jan prezbiter to Jan starszy, jeden z ostatnich uczniów Jezusa, uważany przez tych badaczy za rzeczywistego autora listów Jana oraz Apokalipsy. Ale mamy coś, co się nazywa fragmentem Muratoriego. Otóż we fragmencie Muratoriego mamy znajdujemy następujące wyznanie. Czwarta z Ewangelii jest Jana z uczniów pańskich. Jeśli chodzi o wczesnochrześcijańskie źródła, to są one takie mętne, powikłane. Dla przykładu kanon Muratoriego, dziś zaliczane listy do Hebrajczyków, pierwszy i drugi list Piotra, list Jakuba, trzeci list Jana, zaliczane do kanonicznych, to w kodeksie Muratoriego nie miały uznania. Natomiast Apokalipsa Piotra uznawana była w kodeksie Muratoriego. Jeśli chodzi o Ireneusza z Leonu, to nie uznawał listu do Hebrajczyków, listu Jakuba, drugiego listu Piotra, trzeciego listu Jana. Z kolei Klemens Aleksandryjski, żyjący na przełomie II-III wieku, uznawał Ewangelię Hebrajczyków, Ewangelię Egipcjan, pierwszy list do Klemensa, list Barnaby czy Didache, inaczej zwaną nauką 12. Drugi list Jana i trzeci list Jana. Autor tych listów podpisuje się tytułem prezbiter. Zastanawiające, prawda? Dlaczego nie podpisał się ja apostoł, tylko prezbiter? Czy to nie świadczy, że zdegradował się? Czy wyobrażacie sobie, że ktoś, kto ma tytuł profesora, tytułowałby się inżynierem czy magistrem? Lub ktoś, kto jest generałem, mówiłby o sobie, że jest kapralem? Czy to by była grzeczność? Czy oszustwo i wprowadzenie w błąd? Jeśli byłaby ta sama osoba, jak się uznaje, że czwartą Ewangelię napisał apostoł Jan, to dlaczego się tam nie podpisał? A może w obawie przed śmiercią? Raczej nie. Bo w Dziejach Apostolskich, 4 rozdziale, 13 wersecie widzimy, że byli znani ze swojej działalności. Czytamy tam. Widzą odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali w nich też towarzyszy Jezusa. Wielce zastanawiające jest, dlaczego to ludzie w drodze eliminacji ustalać mają, kto jest autorem Biblii, poszczególnych ksiąg, które księgi do kanonu powinny należeć, a które nie. Przecież największym autorytetem byłby Jezus, który powinien wyznaczyć, kto ma pisać, które księgi należą do kanonu, przynajmniej do tej pory Starego Testamentu. Istnieje chyba podejrzenie, że taka potrzeba nie zachodziła, ponieważ Jezus powiedział, a zapisał ewangelista Marek. Naprawdę nie przeminie to pokolenie, a się wszystko to stanie. Czy wobec tego nie zachodziła potrzeba, że nie potrzeba spisywać
po co, skoro wkrótce ma nastąpić koniec świata. Jeśli się to nie sprawdziło, to zaczęli ludzie kombinować. I kombinują do tej pory. Widać, że Jan pisze bardzo prostym językiem greckim. Ten prosty język grecki stawia tezy, jakich nigdzie w Biblii nie znajdziecie. Okej? Zaraz, zaraz. O czym się dowiadujemy o apostole Piotrze i Janie podczas przesłuchania przed Sanhedrynem? Sanhedryn stwierdza, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi. Katolicki kardynał Farley w katolickiej encyklopedii donosi. Kościół przyznaje, jedyny wniosek, jaki można z tego wyciągnąć, to to, że 21 rozdział został później dodany i dlatego należy go traktować jako dodatek do tej Ewangelii. Wychodzi więc na to, że obecnych tytułów Ewangelii nie da się powiązać z ewangelistami. Są one podawane z tytułami, które jakkolwiek stare nie wywodzą się od poszczególnych autorów. Kościół utrzymuje, że tytuły Ewangelii nie miały wskazywać autorstwa, dodając, że nagłówki zostały do nich dołożone, zatem nie są to Ewangelie według Jana, jak się publicznie stwierdza. Na stronie internetowej podanej w ramce zadano pytanie, autorzy Ewangelii kim byli? Nawiązując do dziejów apostolskich, że Jan i Piotr byli niewykształceni, niepiśmienni, uzasadnia ta strona w następujący sposób. Edukacja była zarezerwowana dla zamożnej elity społecznej, którą na edukację było stać, a szkoły znajdowały się w dużych miastach. Prawdopodobnie ogólny analfabetyzm w Cesarstwie Rzymskim pod rządami pryncypatu prawie na pewno przekroczył 90%. Według obszernego opracowania badaczki Kateryny Hasser zaledwie 3% populacji Palestyny I wieku potrafiło czytać, a jeszcze mniej pisać. Wyrzucono tej umiejętności osobno. Bart Ehrman w swej książce Nowy Testament na temat piśmiennictwa w świecie starożytnym można przeczytać, między innymi. Dziś niemal każdy potrafi czytać i pisać na poziomie podstawowym. Nie zawsze tak było. Mało kto mógł sobie pozwolić na tak kosztowne wykształcenie. Wielu badaczy nadal bezrefleksyjnie zakłada, że społeczeństwa, które wydały tyle klasyków literatury, musiał cechować wysoki stopień piśmienności. Tymczasem wiadomo, że większość ludzi w świecie grecko-rzymskim nie potrafiła czytać, nie wspominając o pisaniu. Najnowsze badania pokazują, że w najlepszych czasach tylko 10-15% populacji potrafiło czytać i pisać na poziomie podstawowym. Księgi czytano na głos, często w miejscach publicznych. Stąd zazwyczaj ludzie poznawali tekst, słuchając go. Niedysponujący umiejętnością czytania i pisania zatrudniali ludzi, w tym biegłych, a to nie prowadziło do znaczącego wzrostu stopnia piśmienności. Strona 91. Przedstawione badania sugerują z dużym prawdopodobieństwem, że rodziców apostoła Jana nie było stać na opłatę fachowego nauczyciela, aby syn nabył umiejętności pisarskie do powszechnego użytku w zawodzie skryby lub sofera. Jak sobie radzi autor artykułu na stronie apologetycznej z tym problemem? Przewijając dalej, autor przekonuje nas o wielkim wzroście liczebnym pierwszych chrześcijan.
wśród których byli również i ludzie zamożni, z których łatwo było wyłonić osoby piszące. Ale my tego nie kwestionujemy. Nam chodzi szczególnie o apostoła Jana. Zobaczmy dalej, co apologeta w tej sprawie ma do powiedzenia. Przytacza on ewangelistę Marka z pierwszego rozdziału, które wersety komentuje następująco. Skoro Zebedeusza i jego rodzinę stać było na posiadanie własnej łodzi i utrzymywanie najemników, to pewnie było go stać na zapewnienie przynajmniej podstawowej edukacji swoim synom, a przynajmniej jednemu. W międzyczasie dla przypomnienia nadmienię, że obecnie wysuwane są trzy hipotezy redakcji czwartej Ewangelii. Tradycyjna mówi o apostole Janie. Druga, że napisał pewien prezbiter, uczeń apostoła Jana. Trzecim prawdopodobieństwem jest to praca zbiorowa, oczywiście pod czyimś nadzorem. A teraz posłuchajmy kolejnego rzekomego argumentu na korzyść autorstwa apostoła Jana. Jest bardzo prostym językiem greckim, ale jednocześnie przy pomocy tej swojej prostoty stawia bardzo złożone tezy. Nie dajcie się zwieść, czytając Ewangelię Jana, zwłaszcza ci z was, którzy czytają po grecku, przy pomocy bardzo prostych słów, bardzo prostych konstruktów w zdaniach, przy pomocy bardzo prostych ciągów zdań. Zapewne pan Fabian ma dobre intencje, cytuję, aby nie dać się zwieść. I słusznie. Kiedy można być zwiedzionym? Pytam, gdyż w Nowym Testamencie napotkać można pewne paradoksy, a mianowicie postawa niewiernego Tomasza i uczonych w piśmie dla osób wierzących jest naganna za sprawdzanie czegoś, co wydaje się niewiarygodne. Wniosek: osoby wierzące mają przyjmować a priori dogmatycznie. Słownik języka polskiego definiuje, czym jest dogmatyzm. Przyjmujący twierdzenia i doktryny bez uprzedniego zbadania ich prawdziwości. W praktyce jest tak, że gdy sceptyk dyskutuje z wierzącym na temat dogmatów, wówczas wierzący mówią: ja nie potrzebuję dowodów, wierzę i basta. Przeciwieństwem przytoczonych wcześniej zachowań przez naiwne przyjmowanie opowieści są fragmenty, które przeciwstawiają się takiej postawie. Oto dla przykładu. Autor pierwszego listu przypisanego Janowi stanowczo zaleca: badajcie. Dlaczego? Dalej parafrazując: ponieważ pojawiło się wielu fałszywych autorów różnych mitów. Takie nastawienie chwali autor Dziejów Apostolskich, pisząc, że ci, kontekst mówi o Berejczykach, byli szlachetniejsi od Tesaloniczan. Dlaczego? Gdyż codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Przypomnijmy jeszcze to przekonanie, którym się zajmiemy za chwilę. Przy pomocy bardzo prostych ciągów zdań. Otóż nie. Ciąg zdań jest zachwiany pod potoczną nazwą szwów literackich i temu kolejnemu zagadnieniu się przyglądniemy. Bart Ehrman w swej książce Nowy Testament na stronie 240 pisze na temat obecności szwów literackich, niespójności w narracji Jana, zwane niekiedy szwami literackimi, stanowią wbrew pozorom jeden z najmocniejszych dowodów tego, że autor Ewangelii podczas tworzenia swojego dzieła korzystał z kilku źródeł pisemnych. Jeżeli autor przy pisaniu tekstu korzysta ze źródeł, to czasami pozostawia w nim tak zwane szwy literackie, które stają się widoczne przy bliższej analizie. Oto kilka przykładów. Pierwszy szef.
Jezus w rozdziale 2 Ewangelii Jana, 11 wersecie, czyni pierwszy znak w Kanie Galilejskiej. W rozdziale 4, w wersecie 54, pojawia się drugi znak. Problem powstaje, gdy czytamy o tym, co wydarzyło się między pierwszym a drugim znakiem, ponieważ werset rozdziału 2, 23 wersetu mówi, że gdy Jezus był w Jerozolimie, wielu ludzi w Niego uwierzyło, widząc znaki, które czynił. U Jana znaki, u innych ewangelistów oznaczają cuda. Jak to możliwe, aby uczynić pierwszy znak, potem następny, następny, jeszcze następny, a po tych następnych drugi? Oto przykład szwu literackiego. Oto jeszcze jedno ujęcie graficzne, jak autor redagujący Ewangelię wciska łatkę z innego źródła między źródło pierwszego cudu a drugiego. Łamiąc w ten sposób szyk chronologiczny wydarzeń. Szef drugi, na czym polega? W Ewangelii Jana Jezus w rozdziale 2, w wersecie 23 przebywa w Jerozolimie, stolicy Judei. Tam prowadzi dyskusję z Nikodemem, która trwa do fragmentu rozdziału 3, wersetu 21. Następnie czytamy. Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. A przecież przed chwilą dowiedzieliśmy się, że są w Judei, a nawet w jej stolicy. Dla lepszego zobrazowania jeszcze raz to samo na tle mapy. Jezus z Nikodemem prowadzą rozmowę w Jerozolimie. Zaraz po skończonej rozmowie dziwna informacja. Jezus wraz z uczniami udaje się do Judei, jak informuje trzeci rozdział, 22 werset. Oto dowód szwu literackiego, skoro Jezus będąc z Nikodemem w Jerozolimie, ni stąd, ni zowąd, redaktor oświadcza, że gdzieś spoza Judei idzie do Judei. Szef trzeci. Dotyczy kuriozalnego zjawiska. Jezus w wersecie 1 udaje się do Jerozolimy, gdzie leci i naucza, co jest opisywane do końca rozdziału 5. Komentarz autora następujący po mowie Jezusa jest jednak zagadkowy. Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, o czym czytamy w 6 rozdziale 1 wersetu. Jak mógł udać się na drugi brzeg, skoro w ogóle nie był nad jeziorem, ani nawet w jego pobliżu, bo znajdował się w Jerozolimie, w Judei? Dla lepszego zobrazowania spójrzmy na mapę. Cały 5 rozdział opisuje pobyt Jezusa w Jerozolimie. Kuriozalność polega na tym, że Jezus będąc w Jerozolimie i tu nagle ni stąd, ni zowąd autor Ewangelii donosi. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego. Wskazuje to więc bardzo wyraźnie, że czerpiąc z jednego źródła dopina do innego źródła. A przecież gdyby sam był osobiście świadkiem naocznym, to nawet w nocy by się przebudził i bez trudności takiego błędu by nie zrobił. A oto czwarty szef, który zajmie się złamaniem szyku chronologicznego, czyli groch z kapustą, tutaj autor ma jakieś doniesienie, tam jakieś źródło, tam jeszcze gdzieś i zaczyna składać, kleić. Piotr podczas ostatniej wieczerzy z Jezusem pyta: Panie, dokąd idziesz? Pytanie znajduje się w 13 rozdziale. Podobnie,
Kilka wersetów później Tomasz też pyta Jezusa: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. W 14 rozdziale. Dziwne, że kilka wersetów dalej Jezus mówi: Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał. A nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Nie trudno więc dostrzec, że zdziwienie Jezusa powinno być przed pytaniami uczni, a po pytaniu Jezusa dopiero właśnie uczniowie powinni się dopytywać. Zatem, gdyby autor nie czerpał z różnych źródeł, to szyk z pamięci autora, gdyby był to apostoł Jan, powinien wyglądać tak, jak przedstawię tu z lewej strony. O, tu po lewej stronie jest prawidłowo. Najpierw pyta Jezus zdziwiony, dlaczego nie pytają, a potem uczniowie dają odzew pytaniami. Oto kolejny szef na liście umieszczony jako piąty. Jezus na końcu rozdziału 14 mówi swoim uczniom. Ale zanim się dowiemy, co Jezus powiedział, popatrzmy to na kontekst w kartach Biblii. Ewangelia Jana. Rozpocznijmy od ostatniej wieczerzy. Przewińmy, jest to 13 rozdział. Od 31 wersetu następuje mowa pożegnalna. Aż do wersetu końcowego. A następnie rozdział 14, gdzie Jezus dalej kontynuuje mowę pożegnalną. Na koniec mowy pożegnalnej Jezus mówi: Wstańcie, idźmy stąd. Bart Ehrman komentuje: Czytelnik oczekuje, że teraz wszyscy wstaną i pójdą, ale zamiast tego Jezus zaczyna wygłaszać kolejną mowę. Trzeba usiąść. Zamiast wychodzić, co Jezus zaczyna mówić? Zajrzyjmy znów na karty Biblii. W 15 rozdziale Jezus kontynuuje. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. I tak dalej do rozdziału 16 i dalej do 17, aż do 18. I dopiero w rozdziale 18, to powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. No tak, ktoś może powiedzieć, to co Jezus obiecał w 14 rozdziale, że wychodzą, no to w 18 rozdziale dotrzymał słowa i wyszli. Ale Ehrman komentuje: Ta mowa to nie kilka słów rzuconych na odchodne. Zajmuje ona dwa rozdziały, 15 i 16, i kończy się modlitwą, która zajmuje cały rozdział 17. Zobrazuje to graficznie, jak wygląda naturalny ciąg zdań. Po usunięciu rozdziałów 15, 16 i 17, ostatnie słowa rozdziału 14 i pierwsze zdanie rozdziału 18 wygląda następująco. Jezus powiedział: Wstańcie, idźmy stąd. To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Jak nie trudno zauważyć, jest to naturalny ciąg wypowiedzi. Tymczasem nie trudno zauważyć, że rozdziały 15, 16 i 17 tworzą na siłę wepchniętą łatkę między rozdziały 14 a 18. Wyraźnie to sugeruje, że łatka została wszyta przez autora z innego źródła. Bart Ehrman na temat przyszywania tej łatki, jak i innych, w swych badaniach wyjaśnia. Pojawiło się już oczywiście wiele wyjaśnień tego typu zagadek tekstowych. Najprościej jednak wytłumaczyć je tym, że autor złożył swoją narrację z różnych źródeł pisemnych.
jak sobie radzą liderzy religijni w przyszłości i dziś, gdy napotykają na sprzeczności, na niezgodności naukowe, czy też w samych tekstach samozaprzeczenia. Najczęściej, gdy się nie daje rady, to próbuje się używać takiego triku większości tych wyznań. Posłuchajmy, jaki to trik. Że Jan pozwolił poddać swoje świadectwo pod osąd i ocenę duchową kościoła, w którym przebywał. Bo z dalszej części wynika, że Jan się na to zgodził. Rozumiecie? Zgodził się, że on może czegoś nie pamiętać we właściwy sposób, ale Duch Święty pamięta i Duch Święty może pouczyć jakiegoś brata czy siostrę w tej samej wspólnocie na temat tego, jak coś rzeczywiście wyglądało i ten ktoś będzie mieć lepsze poznanie na ten temat niż nawet sam Jan. Czy się zgodzimy w tej kwestii? Nie, nie zgadzam się. Dlaczego? No w ten sposób dzisiejsi przewodnicy religijni mogą udowadniać różne dogmaty. I Trójca jest, i jej nie ma, i Maria poszła z ciałem do nieba, i nie poszła, i jest piekło, nie jest piekłem. A do tego wszystkiego posługiwać się straszakiem, jakim jest Duch Święty, opisany w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. I tak to wygląda łapanka na Ducha Świętego, podobnie jak łapią przestępcy na policjanta, na wnuczka. A czy ty wierzysz, że otrzymałeś Ducha Świętego? I że on w jakiś sposób w tobie działa? Czy wierzysz, że autorem czwartej Ewangelii jest Jan i wszystko, co tam opisane, jest prawdą? Oj, różnie ludziska wierzą. Oto krótkie migawki przeglądu działania Ducha Świętego. Duch z mocą przenika wnętrze danej osoby, którzy nic nie wiedzą o Jezusie, bo byli złoczyńcami, dilerami narkotyków, prostytutkami. Dzięki mocy Ducha Świętego zmienili się. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień pięćdziesiątnicy? Wierzę. Opis zesłania Ducha Świętego to trzeba dobrze rozróżniać między znakami, które pokazują, że Duch Święty działa, a znakami, które faktycznie pokazują Jego działanie. Wytrwałeś do końca? Jeśli tak, będziesz zbawiony, ale nie od śmierci, nie od tragicznych wypadków, ale będziesz zbawiony, poznając prawdę, która wyzwala. Podziel się pod filmem w komentarzach.